Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak w kolejnej naszej rozmowie. Dzisiaj będzie rozmowa trochę bardziej wspomnieniowa, a po drugiej stronie łącza pan Marcin Hagmajer, Narodowa Akademia Informacyjna. Witam serdecznie, dzień dobry. No a tematem dzisiaj będzie postać dopiero co zmarła pana doktora Feliksa Walichnowskiego. Feliks Walichnowski, który był pionierem jakby polskiego osadnictwa właśnie na Wolsztynie, na Warmii szeroko pojętej. Postać może mało znana, ale jednak wybitna i dzisiaj o niej porozmawiamy właśnie z racji tego, że umarł on 2 kwietnia, czyli dopiero co. Można powiedzieć też, być może dlatego właśnie, że się tym zasłużył, dlatego nie był doceniany przez trzecią RP, bo jest to temat osadnictwa na tak zwanych ziemiach odzyskanych, czy ziemiach odzyskanych, czy zachodnich i północnych, mniejsza o semantykę. Ale jest to temat dla obecnej narracji historycznej mocno niewygodny. Odrodzenia Polski, kawalerski order odrodzenia Polski bodajże w 2021 roku. Natomiast rzeczywiście w ostatnich latach no, poruszał się w środowiskach, no, które były raczej mało znane. To znaczy one tworzyły tą artystyczną rezerwę twórczą. Publikacje jego były liczne. Ja mam tutaj przed sobą jedną z wielu tych publikacji. On miał kilkadziesiąt książek, periodyków, wierszy. Był także właśnie autorem własnych wierszy. Poezją się zajmował również. A miało to wpływ miało na to znajomość no, z choćby Marią Ziętarą Malewską, wybitną poetką warmińską, a także z innymi twórcami. Natomiast rzeczywiście pan Feliks Walichnowski w ostatnich latach no, zajmował się tematyką, która była niewygodna dla obecnego reżimu. No przede wszystkim fenomenu socjologicznego w okręgu mazurskim, jak on to zawsze podkreślał, bo tak to się nazywało w roku 1945. I to no nie szło w parze z obecną narracją no, tego no, nowego rozdania, prawda, tego ukropolińskiego, które no, stoi w sprzeczności z odbudową Polski jako Polski piastowskiej na ziemiach odzyskanych. Dlatego pan Feliks, mimo że organizował choćby wystawy antywojenne, jak 31 sierpnia w starostwie powiatowym i starosta ten tutejszy się zobowiązał, że w każdą rocznicę 19 lutego zawieszenia flagi polskiej przez kolejarzy, no wyślę tam delegację. Oczywiście nie wysyłał żadnej delegacji także w tym roku, a doszło do tego, że w ostatnich latach, poza obecnym rokiem, ale w roku na pewno 21, drugim, przepraszam, 22, 23, to tylko 2 osoby, a w zasadzie 3, tę uroczystość 19 lutego upamiętniały. To był właśnie pan doktor Feliks Walichnowski, jego zięć, no i to była moja skromna osoba. Więc tematyka, którą się zajmował, polskiego osadnictwa, była ostatnio na cenzurze. No właśnie, to jest dosyć ciekawe. Pan Feliks Walichnowski przyjechał właśnie do Olsztyna z tą pierwszą grupą osadników jako jeszcze 16-latek. No i właśnie ta cała historia zasiedlania na nowo przez Polaków okręgu mazurskiego jest czymś, no być może w Olsztynie i okolicach znaną, ale dla nas, mieszkańców pozostałych części
Polski, to jest biała plama. My tego nie znamy. Po 45 roku, jeśli już ktoś pamięta, zwłaszcza moje pokolenie, jeśli pamięta coś ze szkoły, to to są żołnierze wyklęci. A czy ci osadnicy nie zaczynają być dzisiaj nowymi wyklętymi? Zdecydowanie i muszę pana rozczarować i państwa, również ta tematyka jest nieznana praktycznie tutaj w okręgu mazurskim, cytując doktora Walichnowskiego, czy na Warmii i Mazurach, mówiąc już formalizmami dzisiejszymi. Może nie tyle jest nieznana, co nie jest znana szerszej publiczności. Jest znana w bardzo wąskim gronie. Ja przyznam osobiście, że dzięki niemu wgłębiłem się w tę tematykę, dlatego że ja ją również znałem bardzo słabo. A on, bo przyznam, że pan Feliks Walichnowski był jednym z moich czterech mentorów. Ostatnim moim mentorem po Ryszardzie Gontarzu, po Bogdanie Porębie czy docencie Józefie Koseckim, uważam, że dr Feliks Walichnowski był moim czwartym mentorem. Dzięki niemu uświadomiłem sobie to zjawisko, o którym on w swoich badaniach raczył wskazywać jako fenomen socjologiczny. To znaczy, tu używał tego określenia, jak w swojej publikacji, którą pokazuje, Myśmy tu są, na Warmii i Mazurach. To określenie Myśmy tu są dotyczy właśnie tych osadników, którzy z różnych stron kraju, także z Kresów Wschodnich, także z południowej Polski, także z Warszawy, tak jak on, przyjechali i z niczego odbudowywali właśnie te tereny, całą infrastrukturę, czy to kolejową, czy to infrastrukturę na wsiach, w miastach, wodociągi. Nie mając specjalnie pomocy. Pamiętajmy, że w momencie, kiedy on przyjechał 28 marca 1945 roku, to formalnie jeszcze było miasto Allenstein zarządzane przez komendanturę Armii Czerwonej. Jak on sam wspominał, miał fenomenalną pamięć i umysł, muszę państwu powiedzieć. Rok temu jeszcze przeprowadziłem z nim wywiad, który umieściłem na Facebooku. On dokładnie pamiętał, który to był peron dworca głównego w Olsztynie, wtedy Hauptbahnhof Allenstein. I to był peron trzeci. I na peronach obok, po jednej stronie byli ranni żołnierze radzieccy, którzy walczyli tu w Prusach Wschodnich, pociąg z rannymi żołnierzami radzieckimi, a obok z jeńcami niemieckimi. Tak wyglądał wtedy Allenstein. I proszę państwa, trzeba pamiętać, że przyjechał z tą grupą pełnomocnika rządu RP na okręg mazurski, bo tak to się nazywało wtedy formalnie, Jakubem Prawinem. I przebywał między 28 a 30 marca w Olsztynie. Pokazał mi dokładnie, w której kamienicy, na którym piętrze. Pamiętam to, w marcu zeszłego roku zrobiłem reportaż, na Facebooku to umieściłem. Liczyłem, że za rok, w 80. rocznicę, będziemy wspólnie obchodzić. Niestety to wydarzenie niestety nie dojdzie do tego. Natomiast ja liczę, że ktoś tutaj z jego przyjaciół może będzie mógł zorganizować jakąś uroczystość. Ja na pewno wspomnę, jeśli będzie mi to też również dane. I powiem państwu, że tak, później przez kilka lat pracował w zakładach naprawczych taboru kolejowego w Ostródzie, które teraz są własnością takiej spółki austriacko-niemiecko-jankeskiej i w 75. rocznicę tego wydarzenia oczywiście właściciel tych byłych zakładów, ta spółka z zachodnim kapitałem, odmówiła upamiętnienia tych uroczystości, pokazując no, swój rewizjonistyczny charakter. I on właśnie szerzył tą problematykę fenomenu socjologicznego i pionierstwa na Warmii, Mazurach, w okręgu mazurskim, dążąc do tego, żeby były tu obchody i Dzień Pioniera, do czego za jego życia niestety nie doszło. No i potem ciąg dalszy jakby drogi życiowej Feliksa Walichnowskiego to jest też jego praca potem już dziennikarska przez wiele lat. No tyle, że też jeszcze w tych czasach, o których niedobra mówić. Oczywiście. Przypomnę, że zajmował się
bardzo skrupulatnie tematyką rolniczą. Miał wielkie swoje zasługi tutaj w no, podkreślaniu roli Akademii Rolniczo-Technicznej, która była taką uczelnią też pionierską w skali kraju, oprócz Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, która właśnie szkoliła kadry pod PGR-y tutejsze i podkreślał wielką rolę PGR-ów i dlatego był naczelnym między innymi takiego pisma zajmującego się tematyką rolniczą. Później oczywiście, ponieważ nadzorował z ramienia KW prasę, a także zajmował się finansami tutaj wcześniej w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. Przypomnę, że był bratem słynnego generała Tadeusza Walichnowskiego, który zajmował się tematyką rewizjonizmu niemieckiego, który też z nim przyjechał tutaj 28 marca 1945 roku i tam tworzył struktury Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Ostródzie i zajmował się między innymi walką z Werwolfem. To też ciekawe. Także no, był na liście do tak zwanego odstrzału przez nie tylko Werwolf, ale również tych tak zwanych wyklętych. Między innymi dr Feliks Walichnowski mówił mi, że spotkał wtedy, po latach sobie to uzmysłowił, słynną Inkę, tak, która przyszła tutaj na przeszpiegi i miała wskazywać jako cel między innymi generała późniejszego generała Tadeusza Walichnowskiego, tak, który no właśnie miał tutaj swoją rolę. Może o tym w dalszej części programu, ponieważ dr Feliks Walichnowski ściśle współpracował z generałem Tadeuszem Walichnowskim, a przypomnę jeszcze, że miał trzeciego brata, który również zajmował się kwestią wywiadu i kontrwywiadu i był na placówce w Paryżu między innymi, a generał Tadeusz Walichnowski w Wiedniu. Więc to pokazuje, że była to rodzina, byli to bracia, którzy bardzo ściśle związani byli z problematyką wojny informacyjnej, ponieważ ja uważam, że problematyka osadnictwa polskiego i tego fenomenu socjologicznego na Warmii i Mazurach, w okręgu mazurskim, jest ściśle związana z problematyką wojny informacyjnej, ponieważ jest i idzie jakby w parze z walką z rewizjonizmem niemieckim i oczywiście z siatkami Werwolfu. Także muszę powiedzieć, że ta kwestia była bardzo istotna w jego działaniach, w jego życiorysie. Co do jego późniejszej działalności dziennikarskiej, no w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ukończył doktorat z socjologii, dlatego jako socjolog zajmował się problematyką germanizacji na Warmii i Mazurach, w Prusach Wschodnich, Warmiaków i Mazurów i twierdził, że tak naprawdę w roku 20 już prawie tej polskości nie było, co wskazywały wyniki plebiscytu, gdzie tylko trzy powiaty zostały przyłączone do Polski. Przypomnę, to był powiat działdowski, lidzbarski, ale bynajmniej nie z Lidzbarka Warmińskiego słynnego, gdzie był zamek biskupów warmińskich, gdzie urzędował choćby biskup Ignacy Krasicki, tylko Lidzbarka Welskiego koło Działdowa. Mazurskiego Lidzbarka i powiat lubawski. Natomiast przypomnę, że później jako naczelny Panoramy Północy w latach 1972-1981 zajmował się właśnie problematyką rolnictwa, uświadamiania polskości tutaj i osadnictwa na ziemiach, czyli jaki jest sens tego osadnictwa, właśnie polonizacja tych ziem, działania na rzecz Polski, jako Polski Ludowej, ale również kwestii PGR-ów. I dzisiaj muszę Państwu powiedzieć, że sobie uzmysłowiłem, że jak ważna była to tematyka w kwestii protestów rolniczych, gdzie ci rolnicy polscy w rozdrobnionych gospodarstwach będący nie mają szans żadnych z ukraińskimi, żydowsko-ukraińskimi agroholdingami, to proszę sobie uzmysłowić, że gdyby istniały PGR-y, to
Ukraińska żywność tutaj by nie dotarła, ponieważ PGR-y byłyby tamą, która by no, spowodowała, że zostałyby one na granicy zatrzymane, ponieważ myśmy produkowali żywność również do Europy Zachodniej i Zachód bardzo ją, tą żywność tutaj u siebie cenił. Więc PGR-y były strategiczną rezerwą także dla wojska, o czym wspominałem kiedyś. Nie pamiętam gdzie, w której audycji, ale na pewno. I to też pokazuje, że dr Felix Walichnowski zajmował się wieloma aspektami tutaj na Warmii i Mazurach, niezwykle istotnymi z informacyjnego, strategicznego punktu widzenia. No to na pewno. Tutaj może warto zatrzymać się jeszcze na chwilę nad tematem w ogóle osadnictwa polskiego na ziemiach odzyskanych na Warmii i Mazurach. I tu może, bo temat jest nieznany w historii, jest nieznany też bardziej w kulturze, poza może jednym dziełkiem, które chyba warto polecić, żeby się nad nim pochylić. To był serial Pan na Żuławach, który jest mi też o tyle bliski, że jedną z głównych ról grał w nim Zgierzanin Tadeusz Teodorczyk. Więc to chyba warto o tym też powiedzieć, że no jeszcze zdążono o tym, chociaż jeden utwór kinematografii jeszcze PRL-owskiej nakręcić w zasadzie chyba tuż przed rokiem 90, jeśli mnie pamięć nie myli. Tak, no przypomnę również taki film kilkuczęściowi sami swoi, prawda, również tej tematyki trochę w takiej tonacji, w takiej atmosferze humoru, ale dotykającej. On bardzo cenił sobie. Ja tu pokażę Państwu taką płytę, którą dostałem od niego, Pionierzy Osadnictwa. A także pokażę Państwu jego ostatnią taką pracą, dużo prac ręcznych wykonywał, które mi przekazywał, i jego osobiste pismo z grudnia lub listopada zeszłego roku, jedną z ostatnich. Tutaj taką dokumentalistyką się zajmował i pokazał, że pod koniec 2016 roku w olsztyńskim ratuszu spotkało się trzech obywateli tego rodu. Prezydent miasta Piotr Grzymowicz, syn powojennego osadnika i wybitny lekkoatleta Tadeusz Milewski oraz on, czyli dr Felix Walichnowski, który do Allenstein przybył właśnie służbowo 28 marca 1945 i pozostał i pracuje po dzień dzisiejszy. Owi panowie założyli Stowarzyszenie Osadników Przymierze, skupiające ponad 150 osób. Zaczęto działać wyłącznie społecznie, bez jakiegokolwiek rejestrowania. Jednak Walichnowski, posiadający uprawnienia dziennikarskie i wydawnicze, postanowił redagować dla osób zainteresowanych periodyk pod nazwą Przymierze. I przez 2 lata ukazywał się kwartalnik, który można znaleźć w Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Muzeum Mazurskim, Archiwum Państwowych i zbiorach prywatnych autora. Wydano 18 numerów kwartalnych liczących około 300 stron publicystyki, głównie o społecznym bytowaniu mieszkańców Olsztyna na tle wydarzeń krajowych. To pokazuje, że on wielorako się zajmował, czy to społecznie, czy to zawodowo, tą sprawą, tą tematyką. Zawsze mi podkreślał, że ona była niedoceniana, a później była marginalizowana, żeby nie powiedzieć przemilczana. Mimo że dostał, przypomnę, w Polsce Ludowej był kawalerem Orderu Rodła, był przyjacielem słynnych działaczy mazurskich, takich jak Walter Późny, Hieronim Skurbski, Karol Małek. Przypomniał postać Fryderyka Lejka, który był takim pierwowzorem Hansa Klossa, prawda? I innych. Zajmował się również tematyką w okręgu koszalińskim, co ważne, oraz na Dolnym Śląsku również podkreślał sprawę osadnictwa, więc nie tylko fenomen socjologiczny na Mazurach mu był bliski, chociaż najbliższy oczywiście z racji tego, że tutaj żył i mieszkał przez, no co tu dużo mówić, prawie 80 lat. Natomiast również jako naczelny Panoramy Północy zajmował się kwestią Polski Północnej, także opowiadał mi, dlatego że ja zdołałem z nim przeprowadzić kilka wywiadów, które umieściłem, czy to w tygodniku Myśl Polska się parę ukazało, czy
w tak zwanej sieci, tak? I on mówił, że zajmowali się kwestiami również państw północnych, to znaczy sprawą Danii, Szwecji, ponieważ te kraje, chociaż Szwecja wtedy nie należała do NATO, ale współpracowały te kraje z wywiadami NATO w infiltrowaniu Polski Ludowej. I do współpracy zapraszał grono naukowców z Instytutu Północnego, z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu czy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zajmujących się problematyką czy to niemiecką, czy to skandynawską. I opowiadał mi ciekawe historie związane z tym, że no właśnie tu państwa skandynawskie infiltrowały nasze instytuty badawcze dotyczące rolnictwa, no i tamte technologie, prawda, wykradały i później u siebie te technologie przetwarzały i odpowiednio wprowadzały, szczycąc się tym, że mają nowoczesne technologie w rolnictwie. To jest też ciekawe. No cóż, to może tutaj powoli zmierzając do końca, mówiliśmy o różnych przemilczeniach. Kto poza tymi, powiedzmy, naszymi środowiskami odnotował w ogóle śmierć doktora Walichnowskiego? Bo to też chyba jest znamienne. Tak, doktor Feliks Walichnowski nie ukrywał swoich lewicowych, ale w dobrym tego słowa znaczeniu poglądów. Był związany z tygodnikiem Przegląd, no i tygodnik Przegląd oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy RP, którego był członkiem. Nawet tutaj jako drugi obieg jest napisane, Państwu tu pokażę. Ludzie czynu, jednodniówka, redaguje Feliks Walichnowski, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Listopad, grudzień 23. I odnotował to właśnie miejscowy tu oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, którzy to członkowie byli obecni na pogrzebie. Tygodnik Przegląd również, z którym współpracował. Chociaż przyznam, że ten w prywatnych rozmowach no, w wielu kwestiach był rozczarowany, nie miał złudzeń. Zresztą pan doktor Feliks Walichnowski nie brał udziału nigdy w wyborach po 1989 roku, bo mówił, że jeżeli nie ma wyborów demokratycznych, to jest to farsa. I pan doktor Feliks Walichnowski, co ciekawe, uważał, że koniec Polski Ludowej nastąpił w roku 80, nie w 89-90. Dlatego, że jak wspominał, no legalizacja organizacji, która była sterowana przez służby, czy to CIA, czy to BND, czy to służby również watykańskie, o których wspominał, bo jak współpracował ze swoim bratem, no to w jednej ze swoich publikacji, w wywiadzie dla jednej ze swoich współpracownic mówił, że miał dostęp do tajnego archiwum Akademii Spraw Wewnętrznych, gdzie dzięki swojemu bratu mógł przekonać się o skali infiltracji przez wywiady państw obcych, również Watykanu, oczywiście Stanów Zjednoczonych, Szwecji, RFN, Francji, Wielkiej Brytanii i tak dalej. Więc był to człowiek niewątpliwie zaangażowany w sprawę, był to człowiek sprawy, polskiej sprawy i sprawy społecznej, bo miał poglądy społeczne, prospołeczne, zawsze mówił o negatywnych działaniach Balcerowicza, jak wymieniał jego nazwisko, to po prostu drżał cały, prawda? W kwestii likwidacji PRL, przepraszam, no także PRL, ale PGR-ów i oczywiście naszego przemysłu. I powiedzmy sobie szczerze, że no, był związany ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy RP i z tygodnikiem Przegląd, ale no, w prywatnych rozmowach no, miał tu swoje zdanie. Oczywiście był to człowiek bardzo delikatny, bardzo taki miły w relacjach, uprzejmy. Wszyscy o nim dobrze mówili. Ja nawet jak służyłem mu pomocą, jak mnie prosił, żeby pójść do jakiejś drukarni, do ksero, to zawsze pracownik czy właściciel tej placówki mówił: proszę pozdrowić pana Feliksa, czy nawet w sklepie, proszę pozdrowić pana Feliksa. Był to człowiek powszechnie lubiany i ceniony, aczkolwiek, tak jak mówię, mimo że go
ludzie publicznie, tak jak pan starosta olsztyński, no, doceniali, to oczywiście na jego postulaty nie reagowali i żadnych sztandarów na uroczystościach nie było, co jest dla mnie oczywiste, znamienne, ponieważ no, starostwo zajmowało się ostatnio osadnictwem ukraińskim, które stoi w sprzeczności z fenomenem socjologicznym na Warmii i Mazurach po 1945, który był fenomenem polskości tych ziem, polonizacji. No cóż, no to chyba tym akcentem zakończymy. Przeżył bardzo długo i bardzo się zasłużył. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj mu świeci. I tym kończymy to wspomnienie o doktorze Feliksie Walichnowskim. Moim i Państwa gościem był pan Marcin Hagmajer z Narodowej Akademii Informacyjnej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu za uwagę. Prosimy o kciuki w górę, subskrypcje, komentarze, o wsparcie kanału dane w opisie. To tyle na dziś. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.